Dziękujemy i gratulujemy, a przed nami prezentacja kandydata z Wisły. Andrzej Niedoba, syn Adama Niedoby, pochodzącego z Nawsia na Zaolziu, wieloletniego kierownika zespołu regionalnego Wisła, obecnie stały mieszkaniec Wisły. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz i publicysta, znany przede wszystkim jako autor reportaży i sztuk teatralnych, ale także dziennikarz i prezenter telewizji najpierw Kraków, potem Katowice. Pracował w kilkunastu redakcjach, m.in. Głosie Ziemi Cieszyńskiej, Panoramie, Tak i Nie. Otrzymał też nagrody za swoje reportaże obejmujące tematykę społeczno-obyczajową oraz kryminalną. Wydał kilka książek reporterskich, m.in. 79 godzin nocy, Piekło Niebo, Matka Ziemia, ale jego teksty można znaleźć w wielu dziełach zbiorowych, np. w antologii reportażu śląskiego pod tytułem Pieron, Górny Śląsk po polsku i niemiecku. Autor artykułów poświęconych wielkiemu zaolziakowi Stanisławowi Hadynie, wydanych jako samodzielne publikacje w Katowicach w 2009 roku i Wiśle w 2010 roku. Najbardziej znane są jego sztuki teatralne. Jest autorem kilku dramatów, takich jak Skoczek, Dom, Kapry i Brzany, Pakamera, Górlandia oraz słynnej Rajskiej Jabłonki i Kim Pani Jest. Za Rajską Jabłonkę w 1985 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez miesięcznik teatralny Dialog, a jej prapremiera odbyła się w 2016 roku na jubileusz 65-lecia sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie. Sztuka Kim Pani Jest, w której grała Krystyna Janda i Mirosława Dubrawska, była pokazywana kilkakrotnie w Teatrze Telewizji. Andrzej Niedoba jest autorem słów znanego powszechnie hymnu beskidzkiego Szumi Jawor, do którego muzykę skomponował ojciec Adam Niedoba. Jest także bratankiem Władysława Niedoby, legendarnego Jury z Podgrunia z Nawsia, założyciela sceny Polski Teatru w czeskim Cieszynie. I właśnie rodzinie Niedobów poświęcona jest najnowsza książka Andrzeja Niedoby, Rzeka Niepokorna, Saga Cieszyńska, która ukazała się w 2018 roku. Laureat w 2017 roku otrzymał nagrodę imienia Karola Miarki, przyznawaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. O wręczenie nagrody bardzo serdecznie proszę pana Janusza Podżorskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiśle oraz pana Tomasza Bujoka, burmistrza miasta Wisła. Uchwałą władz samorządowych miasta Wisła laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pan Andrzej Niedoba, mieszkaniec Wisły. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Andrzej Niedoba za pełną oddania pracę w obszarze tradycji kulturowych na rzecz miasta Wisła, za twórczość, która stanowi dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego. Dziękujemy, gratulujemy.